Jesteśmy zwarte i gotowe. I co ważne, nie jesteśmy same. Disco Brothers prawie już w komplecie dojechali. Jeszcze na wokalistę czekamy. Ponoć w korkach utknął. Nie wiem, jak to możliwe, bo przecież w Legnicy korków nigdy nie ma. Ale jest z nami Dominik i DJ Łobuz. Witamy. Witam serdecznie. Cześć. Powiedzcie parę słów o sobie. Skąd jesteście? Przybywacie tutaj do nas jako zwycięzcy castingu radiowego i Legnickiego Centrum Kultury. Macie tę szansę się zaprezentować naszym słuchaczom. Jesteśmy zespołem z Wrocławia, więc niedaleko. Jeśli chodzi o korki, które są, to może nie ma ich na co dzień w Legnicy, ale na co dzień nie ma takiego święta, który jest tutaj dzisiaj, więc jakby to tłumaczy Martina, który do nas na pewno na koncert dojedzie, więc zapraszamy. Temperatura super, pogoda dopisała, tutaj nie pada, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. Gramy disco polo, polską muzykę, troszeczkę w dance, więc myślę, że warto usłyszeć coś nowego, aczkolwiek dzisiaj tutaj będzie się działo na pewno dużo, więc dla każdego coś dobrego się znajdzie. Dominik nam już zdradził wcześniej, bo go zdążyłyśmy podpytać, kto pisze teksty, o czym są te teksty, no i powiedział, że to życie tak naprawdę pisze te teksty, a konkretnie to panie, kobiety, to wszystko przez te kobiety. Dokładnie, no, kobiety są ważną częścią życia każdego mężczyzny, większości mężczyzn, i na te kobiety dzisiaj tutaj czekamy pod sceną, mam nadzieję, że się spotkamy i pośpiewamy do nich, zobaczymy, czy to prawda, czy podniosą ręce w górę i będą klaskały, czy powiedzą, nie, to tak wcale nie jest, mam nadzieję, że się zgodzimy. Zazwyczaj się zgadzamy z nimi, więc jest wszystko okej. Tak DJ, naprawdę, no właśnie, już Agatka, proszę bardzo. Tak naprawdę nie jest łatwo, bo rozmawialiśmy też o tym, że dzisiaj zespołów disco polo to jak prawdziwki, jak grzyby po deszczu wyrastają. Mówicie, przyjdźcie, posłuchacie czegoś nowego. Czym nas chcecie zaskoczyć? Zaskoczymy Was z pewnością nową jakością w muzyce disco polo. To już nie jest takie disco polo, teraz mówi się disco polo dla tych ludzi, chociaż disco polo już jest na takim etapie, że większość słyszy tą zmianę, prawda? Zmianę w aranżacjach przede wszystkim, w dodaniu instrumentów. Przede wszystkim jest to nowa jakość, którą może dużo osób słyszało, ale też myślę, że jeśli chodzi o nasz zespół, zapraszamy, warto posłuchać, a później będziemy rozmawiać, jak to tak naprawdę wyglądało. No bo pierwszy pokażmy, co potrafimy, a później będziemy siebie oceniać i zapraszamy, my zapraszamy, a później będziemy mówić, czy było dobrze, czy było źle, co było nowego. Disco Brothers z Wrocławia, a DJ Łobuz z Sopotu dojechał do Legnicy bez korków. Dokładnie, z Sopotu, prosto z Sopotu. Dzisiaj było szybko, bez żadnego problemu. I co dzisiaj nam tutaj zaprezentujesz? Będziesz wspierał, rozumiem, Disco Brothers na scenie? Dzisiaj wspieram technicznie po prostu, za pleców ich na scenie, tak żeby wszystko było grało i wszystko fajnie wyszło. To wszystko jest tu już gotowe, czekamy tylko na Was. Intryguje mnie jeszcze tylko to, dlaczego Łobuz. Pokażesz tę łobuzerię na scenie? To już od kilku lat, też trochę od nazwiska, bo tak akurat się wzięło. Od szkoły też się trochę wzięło, no i tak już zostało. Ale sympatyczne te łobuzy. Sympatyczne te łobuzy i na pewno dadzą czadu. Obiecali nam, że będą mimo tej gorącej atmosfery ją jeszcze bardziej podgrzewać. Na to liczymy, czekamy na Was na Legnickim lotnisku.